skorzystamy z możliwości, że mamy tak dobrze zrobiony tor dzięki prezesowi, trenerowi, toromistrzowi i różnym osobom, które tutaj pracowały. Piąty trening, korzystam z tego ile można, także bardzo się z tego cieszymy. Chyba jesteście najbardziej rozjeżdżonym klubem w Polsce w tej chwili. No najbardziej tak, no, ale co nie zmienia faktu, że inne kluby gdzieś tam się nie przygotują. Tak? Na spokojnie sobie możemy potrenować bez nerwów, bez emocji. Gdzieś tam mamy czas i po prostu wkładamy, przekładamy silniki, sprawdzamy. A fakt, że nie wiadomo kiedy tak naprawdę ruszy liga, gdzieś tam powoduje jakiś niepokój, czy normalnie przygotowujecie się swoim tokiem? No normalnie się przygotowujemy. Podjęliśmy taką decyzję, aby się przygotowywać normalnie, tak jakby liga miała normalnie startować. Silniki już wszystkie doszły, sprawdzasz jak to wygląda? Wszystkie tak, wszystkie mam. Co trening to inny silnik. Patrzymy, przejeżdżamy, kręcimy, sprawdzamy różne opcje ustawienia tych silników. Na razie jest ok. Ale tak naprawdę weryfikacja nastąpi na sparingach? Weryfikacja dokładnie nastąpi na sparingach. Dlatego teraz jeździmy, patrzymy, które silniki wziąć na trening, które najlepiej dla mnie się spisują, tak, w moim odczuciu. Kilka sztuk już jest wybranych, także dwa już stoją, czekają na sparingi. Na treningach już na razie nie będą brały udziału, odpoczywają, więc wszystko już jest przygotowane mniej więcej pod sparingi. Nadal będziesz kapitanem drużyny? Gdzieś jakiś wybór następował, czy naturalne objęcie opaski? Oj, tego to nie wiem, to trzeba zrobić jakąś naradę. Prezesa na razie nie ma, bo jest w delegacji, tak? I czekamy na spotkanie garażowe i będziemy wybierać.